Jako ekspert marketingu sieciowego, tak jakoś chyba żeśmy skończyli, postanowiłem, że zrobię tak. Skoro ja znalazłem plan, jeden człowiek znalazł plan na 50 lat. Tyle lat swojego życia, tyle zaplanował. Tyle jakbym się rozwijał na Ziemi. 50 lat. Tak zaplanowałem. No to mówię spoko. 50 lat i będę to wszystko miał. No ale 50 lat, ja mam 27, 77. Czajcie. Mało ciekawa opcja, nie? To ja pomyślałem tak. Jak ja wam to wszystko powiem na starcie, na samym początku, wyrzucę wam plan i powiem wam po prostu, co wymyśliłem i dlaczego, to dzięki temu, że mamy internet, a internet nie zapomina, czyli ja to wrzucam w sieć na starcie, tą moją wizytówkę. Zobaczcie, ja to wrzucam ją na starcie, moją wizytówkę. I na starcie moja wizytówka skraca to o jakieś lat 30. O 30 lat skraca. Czyli zostaje nam już tylko 20. No to już lepiej, nie? Ja mam 27, 20, 47. Nieźle. Zaczyna to nabierać kolorów, prawda? Bo już przy tych opcjach widzisz, że na starcie jest dobra pozycja. 20 lat, 47 lat maksymalnie. A do tego dożywotnia gwarancja. Bo każdy mógł wziąć moją wizytówkę do ręki i wystarczy ją wysłać dalej. To wszystko. To takie proste. Bo wystarczyło przekazać informację, że jest ekspert. Bo wystarczyło mi zaufać, kiedy was prosiłem. Ale zgodnie z założeniami, niezależnie co wy zrobiliście, ja to zaplanowałem. Więc jako, że wy i tak byście patrzeli do końca, jak ten smutny ludzik sobie upada, taki samotny. A ten samotny człowiek znalazł sposób, jak was wszystkich naprawić. I zajmie mu to maksymalnie 20 lat, jeśli będzie sam. A takie były plany na starcie. A teraz weźcie pod uwagę każdy film. Zgodnie z całą moją wiedzą, każdy kolejny film, gdzie wam tą wiedzę wykładałem. Już nie mówiąc o tym, że do końca życia każdego jednego z was będę uczył. I zobaczcie, jakim wariatem się stałem dzięki wam, za co wam dziękowałem. Szczęśliwym wariatem. Do końca życia mogę być sobą. Do końca życia mogę podejmować decyzje jako wolny człowiek. Do końca życia mogę decydować, co chcę robić, jak chcę robić, kiedy, gdzie, z kim. Do końca życia mogę mieć marzenia. Do końca życia będę mógł spędzić czas z rodziną i być przy tym bezpieczny i szczęśliwy i bogaty. I będę mógł się realizować artystycznie i uczyć się. I wziąłem to wszystko nie tylko dla siebie, ale dla każdego jednego z was. I kiedy wy mnie jeszcze obrzucacie kamieniami i się śmiejecie, rozumiecie, to już tak tylko napędzacie mnie dodatkowo. No co gorszego mnie już może spotkać? No przecież to już było. A dzięki temu, że nauczyłem się tego, co się nauczyłem, to mam swój kabaret. Mogę was rozbawić odrobinę i pokazać wam, jacy jesteście mądrzy. Bo wy to lubicie. Lubicie być mądrzy i lubicie doradzać.